Dzień dobry, cześć. Tak jak ostatnio mówiłem, kolejne golenie moje, ale znowu was rozczaruję. Znowu nie będzie to maszynka, ale za to będzie w moim przypadku dwie albo trzy nawet. Trzy nowe rzeczy w tym goleniu. Nie chodzi dokładnie o rzeczy jako rzeczy, a chodzi o modele, z których jeszcze nigdy nie korzystałem. I już pokazuję dwie rzeczy, przepraszam, bo ta jedna jest nowa, nie pokazywałem jej, ale z niej korzystam. Powiem, czym będę się golił. Pierwsza nowa, z której nigdy nie korzystałem, nigdy się nie goliłem, to nasz polski produkt Leader Active, krem do golenia. Taki niebieski. Kupiłem go, chodzi o to właśnie, żeby pokazać też jakieś golenie z naszymi dostępnymi produktami na półce. Potem będzie... Po goleniu pokażę, co będzie. To znamy. Myrsol Blue. I na tego myrsolka damy jeszcze Magardowski London Barber Shop. Taki płynik. O, w celu jeszcze urozmaicenia zapachu. I teraz jedna z pierwszych rzeczy, którą jeszcze nigdy nie używałem, to brzytwa. Brzytwa do Wosolingen. Coś takiego. Jest to brzytwa 6 ósmych. I tą brzytwę dostałem, nie dostałem, wysłałem do mnie kolega z brzytwa.org w celu jej naoszczenia. Brzytwa była tępa jak niezbędnik wojskowy. Jedyne co, to można było nią chyba miśkować żaby. I to nie wiem. On się nią próbował kilka razy golić i mówił, że no nie szło. No nie dziwię się, że nie szło. Z początku myślałem, że z racji tego, że to są jego początki, to też tak do końca nie jest pewny, czy brzytwa jest tępa, czy po prostu on nie potrafi jej używać. No ale ta brzytwa naprawdę była tępa. Więc to będzie moja premiera. Nie goliłem się jeszcze w ogóle nigdy brzytwą Dovo, więc z chęcią to zrobię. Oczywiście naoszczyłem ją i dlatego to zrobię, bo przy okazji będę wiedział, czy się udało ją naoszczyć, czy nie. Jak kończyłem oszczenie, to wecowałem tą brzytwę. Ta-ta, no trochę się cofnę. I robiłem to na takim pasie. Taki pasek. Z bliska tu pokażę jego wykończenie, bo warte jest tego, żeby je pokazać. Coś takiego. I uchwyt. O, coś takiego. Pasek mięciutki, fajny. Nie mówię tego dlatego, że to jest mój nowy nabytek, bo z reguły tak jest, że jak coś nowego kupimy, och, jakie to jest super i z tego korzystamy. Jest naprawdę moim ulubionym pasem od jakichś 2 tygodni. Jego wymiary. Te wymiary podaję i od razu go pokazuję dla administratora z brzytwa.org. Miałem zrobić zdjęcie, pokazać, ale pokażę na filmie. Wymiary tego paska. Szerokość. Najważniejsza sprawa. Dokładnie 82 mm, czyli szeroki pas. Szeroki. Specjalnie chciałem szeroki, ponieważ mam już jeden szeroki i bardzo mi taki szeroki odpowiada, ale oczywiście człowiek, który to robi, robi też węższe pasy na 6 cm, na 5 cm. Zaraz powiem, kto to robi. To jest jego szerokość. Jego, jak gdyby, długość, na której można pracować brzytwą, czyli od tego miejsca do tego miejsca, to ta jego szerokość ma 46 cm. Zaś od wierzchu tutaj do tej krawędzi ma 52 cm, a całkowita jego długość, czyli od krawędzi uchwytu do tutaj, do tego zaczepu, ma 64 cm. Notabene uchwyt drewniany, fajnie dwa palce się tu mieszczą, fajnie wyglądający. No ja jestem zachwycony tym pasem, naprawdę. Miękki, fajnie się nim pracuje. Pas odkładam. No i trzecia sprawa, to będzie pędzel, którym jeszcze nigdy się nie goliłem. To jest pędzel Shave Mac 24 mm Silver Tip Tubet.
A nie goliłem się dlatego, bo do tej pory goliłem się takim, też Shave Mac, tylko ma 26 cm, też Silver Tip, ale D01 Tubend, a ten jest Silver Tip Tubend. I z ciekawostek, jeden i drugi ma mieć kształt włosia bulb, czyli na żarówkę. A zwróćcie uwagę, ten wyższy model, u niego bulb wygląda tak. Bardziej to podwachlarz podchodzi, no ale tak jest w rzeczywistości. A ten niższy model, włosie tam o jeden stopień niższe, faktycznie ma tą żaróweczkę. Pędzel był moczony, tylko go szczepnąłem, żeby pokazać, jak to wygląda. Przed wyrabianiem kremu zamoczę go jeszcze tylko, żeby nabrać nim wody. Czy to jest ta trzecia rzecz, której nie pokazywałem? No i co? Pędzel zaraz namoczę. W międzyczasie zrobię podobną rzecz, jak robiłem ostatnio. Nałożę troszkę kremu do miseczki i wyrobię go w miseczce. O, się. Nie mogę wycisnąć. Tu jest nałożony. Nie mogę wycisnąć, bo jest nowy. Tak go naciskałem, to chwilę to potrwało. Biorę pędzelek. Namoczę w wodzie. Szczepnę troszkę i jadę z wyrabianiem. Nie goliłem się tym pędzlem. On tak naprawdę był tylko przeze mnie wymoczony 2 dni temu. Co dodatkowo było z nim zrobione. Wymyty jakimś szamponem najzwyklejszym do mycia włosów. Potem poleżał sobie z godzinkę w wyrobionym kremie w miseczce, żeby troszeczkę tak przeszedł tym kremem, tym zapachem. No i szczepnięty i odłożony do wysuszenia. To jest moje, będzie pierwsze golenie tym kremem. Co do wyrabiania, no to myślę, że tu nie ma żadnych problemów. Wyrabia podobnie jak tamten. Już czuję, że jest troszeczkę mniej sprężysty, ale on ma 24 mm, a nie 26 jak tamten, przez to jest mniej zbity. No wyrobiło się to fajnie. Nie wiem, czy wody tu dodawać, czy nie. Na razie nic nie dodaję. Wyrobiło się fajnie. Dobra, nakładam. Zapach bardzo delikatny, bardzo słaby tego mydła. Nakładam. Pukam twarz, nawilżam zarost i golimy się. Zarost dwudniowy. Specjalnie poczekałem z dwudniowym zarostem, żeby było widać, czy ta brzytwa będzie goliła, jak będzie goliła i żeby było widać, czy jestem ogolony, czy nie, bo jutro chcę ją odesłać koledze i właśnie też ten filmik nagrywam, żeby było widać, czy ta brzytwa sobie radzi, czy nie. Co do kremu i pędzelka. Jeszcze nie mogę wiele powiedzieć. Pędzelek sprężysty, ale mniej sprężysty od tej 26 D01. Przez to bardziej się rozkłada do twarzy i no, lubię, jak się tak bardziej rozkłada. Choć na razie nie chcę popadać ani w zachwyty, ani w jakieś po prostu rozpacze nad pędzlem, bo jeszcze go za bardzo nie czuję. Tym bardziej, że tak jak mówię, myślę, że po 3-4 użyciach tego pędzla będzie można coś więcej powiedzieć. Na chwilę obecną to tak. Krem bardzo delikatnie pachnie, cieszę się. Obawiałem się, że to będzie jakiś taki zapach dziadkowy, jak nasze kremy polskie, jak wiele naszych polskich kremów. A ten zapach jest całkiem przyjemny, bo jest bardzo delikatny. Powiem szczerze, że bardziej mi nawet ten pędzel mój pachnie poprzednim mydłem, w którym go docierałem, jak gdyby za pierwszym razem. I nawet powiem szczerze, że przebija ten zapach. A ten krem, po prostu bardzo mało wytrzymalny. Może mi się trafił jakiś wyleżały, ale nie wycisnął się w całości, nic się nie rozwarstwia. Dobra, chyba więcej nie smaruję tutaj twarzy, nie robię masażu. Pędzelek na razie bardzo fajny, bardzo mi odpowiada. Będziemy widzieć, co się będzie działo z brzytwą. Dobra. Bierzemy brzytwę w rękę.
Jeszcze raz pokazujemy Dowosolingen. Takie coś. 6/8 cala. Fajna brzytwa. W ręce się czuje fajnie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało podczas golenia, bo nie godziłem się tą brzytwą jeszcze. Ani tym modelem w ogóle. Ale taka ciężkawa dosyć. Więc będziemy widzieć. Zaczynamy. O. Powiem, że idzie fajnie. Shift tej brzytwy to shift pełny, wklęsły. Kurde, powiem, idzie bardzo dobrze. I powiem szczerze, że ten zarost, no pewnie znając życie, nie będzie widać, bo te lampki mi tu przepalają. No to nie będzie widać. Ale ładnie się ścina. I powiem, całkiem przyjemnie idzie. Aha, najważniejsza rzecz. Bo miałem powiedzieć coś jeszcze o pasie na koniec. A więc mówię, pas jest wykonany przez kolegę z naszego forum, Oniku, Jenek Emeryt, którego kiedyś miałem przyjemność golić się jego brzytwą, które też wykonuje i które ostatnio często gęsto pokazuję na moich zdjęciach. I mam nadzieję, że jeszcze się ogolę jego brzytwą i nagram o tym filmik. Jedziemy z tą brzytwą. Powiem szczerze, jak na pierwsze przejścia, bardzo fajnie, bardzo tak delikatnie, tak nie czuję. Bałem się trochę tej agresywności tej brzytwy, bo brzytwa świeżo po naoszczeniu zawsze ma to do siebie, że albo z reguły, że ona się dopiero musi dotrzeć tam po drugim, trzecim goleniu. Ona zaczyna nam tak działać, jak my chcemy. Albo jest milsza po prostu dla nas. A ta jest od początku dosyć, powiem szczerze, nawet nie dosyć. Jestem zadowolony. Co do mydła, powiem tak, że chyba będę musiał troszkę wody dodać, bo taki dosyć słaby poślizg mi się wydaje, że ma to mydło. Ale może mi się wydaje, choć nie powinno, bo już parę razy się goliłem w życiu, więc jakiś taki gówniany ten poślizg. Może za mało po prostu wody dodałem. Mierzyłem tą brzytwę. Dokładnie szerokość tego oszcza. Bo to jest 6/8 i 6/8 powinno mieć, z tego coś nie mylę, 19 mm, niecałe 2 cm. A ta brzytwa ma 2 cm. Więc tutaj nie wiem, jaki jest przedział tej tolerancji i pewnie tu nic złego nie jest, ale to jest takie naprawdę 6/8. Kolega, który mi ją podesłał, myślał, że to jest 5/8, bo tak kupował. Ja mu powiedziałem, że coś mi się to nie podoba. Ale bardzo fajna. I bardzo fajnie mi się trzyma i jej waga, a brzytwa dostępna jest w polskich sklepach, moim zdaniem za nieduże pieniądze, a kawał fajnej brzytwy. Jestem bezpośrednio, przyszedłem z pracy, przyjechałem na rowerze. Licznik rowerowy, który ma możliwość, ma w sobie ten moment, pokazał mi, jak podjechałem pod dom, 30 chyba 7 i 3 stopnie. Ciepło, duszno, gorąco. No dobra. Pierwsze przejście zrobione. No i powiem, no chyba ten zarost. No nie chyba. Ten zarost się ściął i to fajnie. Naprawdę fajnie. Już po pierwszym przejściu.
Nakładam mydło. I będziemy jechali z drugim przejściem. Pędzelek, podobnie jak poprzednik, gromadzi dużo piany. Naprawdę. Te szewmaki widzę, że dużo tej piany gromadzą i oddaję ją bez większych problemów. Troszkę namoczę. Bez większych problemów i co ciekawe, tą pianę taką treściwą oddają, nie jakiegoś takiego, jakiś taki półprodukt. Fajna jest naprawdę i powiem, nie wiem jakie ludzie mamy zdanie o tym kremie, bo powiem szczerze, na forum nie zawsze te polskie testy czy tych polskich kremów czytam, ponieważ mi te zapachy nie odpowiadają, a w przypadku tego, kurde, ten pachnie tak delikatnie, że jest praktycznie dla mnie niewyczuwalny. Bardzo fajny jest, bardzo fajny. Ja jestem cienki, jeżeli chodzi o zapachy. Pewnie trochę mam słaby węch, bo nie umiem ich opisywać, ale fajny, fajny zapaszek. Taki delikatny. Nie żaden taki starodawny i fajnie. Dobra, lecimy z drugim przejściem. Brzytwę słyszymy, chyba słyszycie. Dosyć słyszalna, ale fajnie szyja się po niej czuje. I co? Łatwo się ją dosyć tak prowadzi. Nie jest agresywna, obawiam się, że będzie agresywna. Powiem dlaczego. Powiem dlaczego, zaraz już to będę mówił dlaczego. Tylko gole szyję. A coś ostatnio, to jakąś krostkę chyba miałem, więc już powiem dlaczego się obawiałem. Na szyi się zawsze skupiam, bo mi ten zaraz tak rośnie kulawo. A więc tak, obawiam się dlatego, bo szyłem ją w następujący sposób. Najpierw wziąłem kamień Coty, zrobiłem dosyć gęstą zawiesinę i leciałem na tym Coty. Leciałem na tym Coty praktycznie do wyrobienia tej zawiesiny. Potem opukałem ten kamień, dokładnie zmoczyłem go i przejechałem jeszcze koło 20 x'ów, czy 30, już nie pamiętam teraz, na samym tym Coty z wodą i potem zmiana kamienia. Poszedł na to MST, kamień MST Miller, też zawiesiną, ale zawiesinę robiłem kamieniem z Chińczyka, tego 12 tysięcy i co? I już takiej gęstej tej zawiesiny nie zrobiłem, ale też ją robiłem do wyrobienia. I podobnie, jak już ją wyrobiłem, kamień poszedł do pukania. Kamień poszedł do pukania i potem znowu około 30 x'ów czasnąłem, nie, na tym MSI nawet więcej. Zrobiłem dwie serie po 30 x'ów na kamieniu z samą wodą. I potem zrobiłem na kamieniu 12 tysięcy na samej wodzie i tu zrobiłem około chyba tak 4 takie serie po 30 x'ów. Bardzo delikatnie. Fajnie. Bardzo delikatnie.
No i to byłyby wszystkie kamienie. Po tych kamieniach przeszedłem na pasy. I tutaj właśnie, tak jak mówię, stąd moje obawy, ponieważ zrobiłem koło 20 przejść na pasie jeansowym, pokrytym białą pastą T-Raysard. I tu się właśnie obawiałem, bo po tej paście są te brzytwy dosyć, jak się zrobi, takie agresywne. Ale po tym zrobiłem 50 przejazdów na drugiej pasie, na drugiej stronie tego pasa jeansowego, na czystym. Następnie przeszedłem na pas lniany, taki grubszy lniany. Na nim zrobiłem również 50 przejść. Potem, no może trochę, potem jechałem na pasie skórzanym. Jechałem na trzech pasach skórzanych, gdzie trzecim pasem był pas właśnie Genka Emeryta, ten co dzisiaj pokazywałem. I na każdy z tych pasów robiłem sobie po 50 przejść. No i tyle. Zostawiłem brzytwę do dzisiaj, bo chciałem mieć dwudniowy zarost i chciałem po prostu zobaczyć i chciałem pokazać, czy się ogoliłem tą brzytwą, czy nie, żeby kolega, któremu to oszczę, też miał pogląd, jak to goliło i czy to goliło. No ale powiem, że się bardzo fajnie mi ogoliło. No i dlatego miałem troszeczkę obawy, że ta brzytwa będzie agresywna. Choć powiem, to też jest tak po goleniu taką brzytwą świeżo naoszczoną, że też dobrze to potem czuć, jak człowiek nakłada na twarz sobie po goleniu aftershave'a jakiegoś takiego z alkoholem. I wtedy też naprawdę wiemy, czy ta twarz się nam bardziej podrażniła, czy mniej, z tego powodu, że no tak jak ja mówię, u mnie na twarzy tak podrażnień nigdy nie widać. No świetnie. Podrażnień tam nigdy nie widać, więc ten też częściowo jest, daje znać o sobie potem alkohol, który... Alkohol, no. Jakiś aftershave, który używamy. No kurde, powiem, super. Fajnie ta brzytewka goli i powiem, jestem bardzo, bardzo, no. Jestem zaskoczony. Fajna brzytwa. Naprawdę fajna brzytwa, która... która jest dostępna. Która jest dostępna u nas w sklepie, u nas, no w kraju, w sklepach, które się zajmują sprzedażą akcesoriów do tradycyjnego golenia. No, dwie poprawki, rewelacja. I powiem, no, jedyną rzeczą, którą mnie cały czas denerwuje, to, że byłem na tych stronach i oni piszą, że brzytwa jest przystosowana od razu do golenia, shave ready i w ogóle szczerze. Ten kolega, który mi to przysłał, golił się nią, mówił, dwa razy czy trzy razy i nie ma opcji, żeby ją stępić po dwóch, trzech razach. Po prostu to są ściemy, to co oni tam piszą. I ludzie kupują brzytwy i są naprawdę tak naprawdę są uziemieni, bo ta brzytwa nie nadaje się do golenia. No nie nadaje się i nie ma dwóch zdań. Szkoda, bo teraz trzeba kogoś znaleźć, kto brzytwy oszczy. A żeby znaleźć kogoś, kto brzytwę oszczy, no to trzeba zacząć szukać w internecie. I czasami człowiek na przykład nie chciałby nawet wchodzić, robić specjalnie, kurczę, doktoratu z golenia. A okazuje się, że jednak musi przejść przez ileś tych stron. Musi kogoś poszukać, musi komuś zaufać. No chyba, że jest w tym samym mieście, no to wtedy, ja rozumiem, no to wtedy nie ma problemu, bo może do kogoś podjechać. Ale akurat kolega, który mi to wysłał, to jest kolega, który...
To z nadmorza wysłał, czyli z Polski Północnej. Chyba z nadmorza, albo mi się już pokręciło. Nie, nie z nadmorza, przepraszam. Chyba gdzieś z Łodzi. No ja jestem z Małopolski, z Polski Południowej, więc musi to wysłać. W rzeczywistości nie znamy się, musi mi zaufać, że ja mu tą brzytwę oddam, nie zniszczę. I to jest takie właśnie trochę do kitu, że te sklepy robią z nas takich, kurde, troszeczkę, no, oszukują nas, bo... I sklep o tym mówi tak, ale to producent tak pisze, a nie my to piszemy. No więc ludzie, no to jedni na drugich po prostu potem tak mówią, a kończy się tak, jak się kończy. My użytkownicy jesteśmy w tym momencie, no, jesteśmy, nie powiem co dalej, bo nie chcę mówić tutaj. Dobra, baczek podrównany. Jeszcze jedno miejsce tutaj coś czuję. O, to chyba. Poprawka tego miejsca i... O, jest fajnie. No i dobra. Pukam brzytwę. Wytrę ją. Powiem tak, bardzo jestem zadowolony z tej brzytwy. Z golenia nią i ja również dziękuję koledze, bo miałem okazję się nauczyć tą brzytwę, ja ją zaraz odkażę i potem jeszcze raz przepukam. Brzytewka fajna, bardzo fajnie goli. Dla ludzi, którzy by chcieli zacząć jakąś przygodę, pukam troszkę w buzię brzytwami. Dostępne w polskich sklepach. Dostępne w polskich sklepach. Są 6 ósmych i 5 ósmych, ta jest 6 ósmych. No, ja wolę większe brzytwy, więc bardzo mi się to spodobało. Użyję wody. No nie widzę żadnych strat, nie widzę żadnych zacięć. Twarz nawet, no nie wiem, jest dobrze. Użyję wody i teraz się przekonamy, jak to będzie piekło, czy to będzie piekło. Na tym policzku, na lewym coś czuję, takie lekkie pieczenie, może tu bardziej docisłem, jak lewą ręką jechałem, ale poza tym jest idealnie, no i nie wiem, no, ogolony też jestem, mi się wydaje, bardzo dobrze, nie wydaje mi się, dotykami widzę, że jestem ogolony i czuję to pod rękami, dodatkowo użyję tego mistrza, on mocno pachnie, dam go troszkę. Pokażę jeszcze co z pędzla, bo z pędzla, powiem, też jestem zadowolony i wydaje mi się, tutaj mówię wydaje, ale z drugiej strony pamiętam początki poprzednikiem, że jest przez to, że jest troszeczkę mniejszy, czyli ma 24 mm, jest bardziej rozłożysty, przy czym no, też ma inny rodzaj włosia. No, ale to było z premedytacją pomyślałem, bo wiedziałem, że z tamtym włosiem nie będzie to typowy bulb. I patrzcie, co się dzieje. A nawet nie wyciskam go, bo po prostu to... Albo dobra, wycisnę go. Patrzcie teraz. Patrzcie, no po prostu... Tyle jeszcze tego jest. No, piana się też trzyma dobrze. Mam nadzieję, że się oderwie. Oderwała się. Ale fajnie, fajnie. Dobra, pukam rękę. I co mogę powiedzieć? Odkładam na razie ten pędzelek. Mogę podziękować koledze za to, że mi zaufał. No i przy okazji się ogoliłem jego brzytwą. Dodatkowo Gieniu kawał dobrej roboty. Super pas, jestem z niego zadowolony. Bardzo mi się podoba. Co do szerokości, nie. Ja lubię szerokie pasy. Ludzie wolą węższe. Mi on odpowiada, ale jakość bardzo mi odpowiada. Mydełko, ten kremik, może być. Nie odbiegał. Moim zdaniem troszeczkę mniejszy ma poślizg od innych, z których korzystam kremów. Ale fajny jest. Nie pachnie mocno. Pachnie całkiem sympatycznie. No i co jeszcze? No i tyle. No pędzlu powiedziałem. Wszystko przeszło elegancko. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do oglądania mnie. Zapraszam na forum brzytwa.org. No, jeżeli ktoś chce, oczywiście chciałby się czegoś dowiedzieć o goleniu. Co bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru wszystkim. No i zapraszam do golenia brzytwą. Fajna sprawa, fajna zabawa. Tymczasem, hejo.